Halo, witam. Jestem Marcisa, wy jesteście wy? A on to jest Danuo Boy. I jeżeli dobrze liczę, to po pokonaniu Sigrun nie zostało nam już nic. W achievementach mam jeszcze jakiś zestaw zbroi do zrobienia. Wydawało mi się, że go zrobiłem. Pancerz pradawnych, czyli to coś, co mam w ekwipunku, co nie? Albo nie? Hej, to może by go zrobić, co nie? Jak się da. Jest też jedno osiągnięcie, którego nie dali mi najwyraźniej, i jest to osiągnięcie za zrobienie wszystkich prób. Nie tu, debilu. A, nie zrobiłem tego gówna. To jest cienkie gówno, nie będę tego nosił. Pogrzało cię? A, i nie dokończę, bo aż... srebra nie mam. Ja bym sprzedał jakieś śmieci. O, można sprzedawać kamienie wskrzeszenia, to nawet fajnie. Sprzedaj hełm Sigrun. Sprzedałbym go, ale jakoś nie chcę. Chciałem wam powiedzieć. Zachowam go sobie jako taki śmieć. Na serio tego nie zrobiłem? Jestem prawie pewien, że dawno temu już to robiliśmy. Czego mi znowu brakuje? Pieniędzy. Kurde. Szkoda, że dla Atersika nie ma lepszego pancerza, bo no... O! Primordial. Cool. Skoro mamy wszystko, chyba możemy się stąd wynosić. Nie było czegoś jeszcze? Nie. Wynosimy się. Nie zmieniam już zaklęć run założonych na bronie. Są fajne. To silne zaklęcie może nie być najlepsze, chociaż zadaje całkiem fajny damage, więc ja nie narzekam. Więc czas za... Co to za jaszczur? Znikł! Czas zadąć wróg, kazać wężowi wypluć oko tego... no, tego frajera przy pasie. Mimnira. Kurwy, syn młody, dawaj oko. Dor statuini smutu tufa. Ciekawe, jak po śmierci zjapy, co nie? Straciliśmy posąg. Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Się położył. Poważnie? Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Żeby nie było, ja też nie jestem tym zachwycony. Czyli... naprawdę to zrobimy? Damy się poknąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. Kurde. No i jest łódka. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Nie.
No w sumie ja też nie. Cóż, bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś nowe. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się mnie nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie powinna martwić. Wpływamy! Ciemno tu. Ej, ty gnido, jak mamy niby wypłynąć, jak ty będziesz tak leżał tu. A jak ty nie będziesz tu leżał. Co, muszę winiaka popić, bo nie szczymia. No już. Brzuchu bestii. To ma swoją mapę? Nie. I wywaliło nas w trochę inne miejsce. Tutaj wpłynęliśmy. Nagle jesteśmy tutaj. Śmieszne. Miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. Nie podoba mi się tutaj. Widoczność jest żadna. Przeszkody są wszędzie. Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. A, ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Nie. O, skrzynia. No taka zwykła tam. Jest młot. A jest, nawet się świeci. Oj, proszę bardzo, i tu jest światło, to może być. Ciekawe skąd to światło, co nie? Okej, tu się będziemy mogli wrócić. A nie, będziemy wracać tyłem. Trochę przykre. Szlak. O. No i na górę. Kurde. O, Bifrost w końcu zaczął świecić. Fajnie, że mu się przypomniało, że potrafi. Mimir, wiesz, gdzie Odyn ukrył twoje oko? Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. Dziwne. O, ściany się ruszają. Jak w prawdziwości. Myślałem, że skoczy, ale... No, ale nie tu nie. Ło, jaka wielka skrzynia. Jeżeli w tej skrzyni będzie jego oko. Tak było, bo zniknął mi wskaźnik. Tak, to oko. Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. To ciekawe, bo z tego co mi się wydaje, oczodół czaszki jest troszeczkę mniejszy niż oko. Co nie? Zwłaszcza, że to oko nie jest takie prawdziwe, tylko kamienne, metalowe. Symbol sprytu. A, idźcie się jebać z takimi śmieciami. Kurde, głowę zawracają jakimś gównem. Chociaż jestem pewien, że w tej skrzyni mogło leżeć coś innego, jeżeli bym tego nie podniósł wcześniej. Nie powiem, że czuję się kompletny, ale zawsze wow. Jest nieco lepiej. W te i we w te. 10-minutowa wyprawa.
końcu! Idziemy do Jotunheimu! Nic nas już nie powstrzyma! Chłopcze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? Nie, czemu? To kolejne kłamstwo bogów. Kłamstwo bogów, no tak. Naprawdę, wdałeś się w ojca. A shit. A dobra, tutaj jest droga na wprost, a ja próbowałem płynąć na bok. Damy znak. Trzymaj się! Co się dzieje? Będziemy koło. No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunganda? Nie, coś jest nie tak. No będzie żygą. Dobrze, że to koniec. O, tak, to sam powiedziałem sobie przed nagraniem. Spieszmy się. W pełni popieram, bracie. Cóż ich się dzieje? Ot. O ty kurde, ej, ładne. I się rozjebał. Temu co? Chłopcze? Chłopcze! Nic mi nie jest. Powoli się do tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Ciekawe kto. Nie ma za dużo. Gigant. Czemu no jesteśmy. To miejsce. Spójrz. Ptaku. Co z nim? A ty co tutaj? Frey. Wciąż jej ufamy, tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie, ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Bo dowiedziałem się, że jestem Bogiem i nie powinien się z plebsem witać. Tam! Nie, żeby coś, tego gościa nie potrafię traktować poważnie. Miałem przeczucie, że jeśli zranię wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. A mówiłam ci, odstaw te prochy. Jestem tu. Nie uciekaj. Nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz zdałem sobie sprawę,
Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz? Zemsta nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Tobą zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. A potem przyjaciele? Wciąż ci mało. The fuck? Musisz uciekać, proszę! Co? Nie! Przekonam go! Musicie zaprzestać walki! A, dobra. Możesz ty, kurde, gnębi. Ta twoja magia! Nienawidzę cię! Synu, proszę! Wysłuchaj mnie, kociak! Skinąć! Dosyć! Dlaczego w ogóle się w to mieszacie, co? Zejście mi z drogi! Nie. Mogę jej przy... Gdzie ona uciekła? Nie widzę jej. Matko! A, on się leczy. To nie jest żadna walka. Proszę, naprawimy to! Jest ukryta cutscenka. Jaka była runa Rot? Była taka... chyba? Chłopcze, lepiej się odwróć! Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić! Nie, chłopcze! Dobrze. Stój! Zabił go! Atreusie! Krwawisz! Oddychaj! Oddychaj! Nie moja krew. A, dobra, wiem, co się stało. A to co? Nie miała. Czuję to! Nagle wszystko czuję. Możemy go zranić? Matko! Co do chuja? Nie dopuszczę do tego! Co do chuja? Co się dzieje? Freya chce nas zabić? Nie. Słyszysz wycie wiatru? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczanu. Ta jemioła mu zeszkodziła. Według Freyi jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. A, dobra, już wszystko rozumiem. Zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora. Nie wytłumaczą tego, czy może wytłumaczą, że trochę działało dziwnie, że jemioła byłaby jego piętą Achillesową. Nie wtrącaj się! Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Bo się rozpłaczę. Już niebawem to wszystko się skończy! Nie ma najmniejszego sensu. Tam! Przerwiecie walkę! Słyszę was! Chcę was przerwać!
przyniesie mi teraz niesamowitą satysfakcję. A zapomniałem, że mam ten. Że mam Witch Time. Może zacząłem go używać, co nie? Aj. Co się stało? Nie wiedziałem, jaka to może być. Ej, dopiero co zmieniłem broń na ostrza. Czujesz, jak zamarzają ci suty? Pamiętam? Myślisz, że to mnie zatrzyma? Z tego co pamiętam, to od maleńkości powinien być niezabijalny. Ja nie ma co, są głupie. Zaraz cię dopadnę! Co za chłód! Cudownie! To byłaby może nawet fajna walka, gdyby nie to, że nam co chwilę coś przeszkadza. Nie mogłem ruszyć. Celownikiem nie mogłem ruszyć. Świetnie. Nie, to na serio nie jest fajna walka. Mnie w sumie dwa razy złapało, tak? A, chciałem mówić, że coś jest nie tak z jego polskim życiem, bo nie schodzi. Time event. Taki. Atreusie! Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! Za to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! Dość tego! Co za cholernie? A, muszę zmienić żywioł. Jak wiadomo, Bóg Światła potrafi przełączać się między lodem i ogniem. To jest jego pasywka. Przechodźcie z tak ciał. Zabiję cię!
się! Trzymaj się z dala od mojego syna! Przecież nie musisz tego robić! Tam! Zatrzymaj go! Zabił go. Proszę! Dość już się nacierpieliśmy! Zamilcz wreszcie! Strzały z niemioły zrobił nam Sindri, tak? Czyli one są w sumie w powszechnym użytku. O takim średnio powszechnym, ale powszechnym. Wiecie, tak trochę jakby Achilles miał zamiast pięty achillesowej achillesowe czoło. Właśnie by było jednak wcześniej użył spartańskiego szału. U, ale ta tekstura jest brzydka. Kiedy wy w końcu zdejmiecie? Czemu tam służyła? A, ja służyła wszystkiego naraz i mam używać tylko pięści, tak? Oficjalny Atreus ma na nazwisko chłopcze. Czemu ten skill nie działa kompletnie? A, teraz się przełączył. Każdy skok mu przełącza żywioł, tak? Skrypty. Dawaj tego skrypta. Ciekawe, że moich ataków nie mam quick time eventów, ale ataki chłopca już tak. Starczy? Wiem! Mam pomysł! Chłopcze?
Świetnie, chłopcze! On żyje. A, wróciliśmy tutaj. Się popisują animacjami włosów. Zrób to! Zrób to! Przestań! Proszę! Pokonałeś go. Wystarczy. Nie, nie wystarczy. Dajcie mi mu teraz skręcić łeb. Nas więcej, Nynko. I jej też nie tkniesz. Nie potrzebuję obrońców. W moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić! Chciałam... Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie. Nie. Dlaczego? Nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. Ale zapłacisz za całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Zapłaciłam! Ale jeśli nic innego nie pomoże... Jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. Wiem o tym. Ciebie cierpienie, jakiego nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Przeciągnę twoje zwłoki po ziemi wszystkich dziewięciu światów, a twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w hel. Przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał! Wszystko! Wszystko. Jesteś zwierzęciem. Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo. Nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem już za dużo. A on?
Chłopcze, posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców. I wielu niewinnych. Zabiłem swego ojca. To jego zobaczyłeś w Hel. A żonę i córkę? Tak wygląda bycie Bogiem? Tak się to zawsze kończy? Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi. Chyba teraz my jesteśmy ci źli. W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Nie rozumiem. Twilight Beacons. Wiem, że należało ją ocalić, ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Ale on chciał ją zabić. Wolałaby zginąć, żeby on mógł żyć. Tylko rodzic może to zrozumieć. Więc dałbyś mi się zabić? Jeśli to by cię ocaliło. Tak. Słuchaj, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. Świat jest znacznie lepszy, gdy Freja żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. Zrozumie to. Chodźmy do świątyni Tyra. Ostatni raz. Ano, co tu pani czeka? Dobra, ręką tu zrobię. Czy Baldur coś przez nas stracił? Widać, Odyn mu wmówił, głowę. Że za wami do Jotunheimu zdobędzie lek. Wielutne kłamstwo. Dlaczego Jemioła zdjęła urok? Magia Vanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczna historia. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Freji. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje. Z tego co pamiętam, to... Nie wierzę, że zobaczymy gigantów. No cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem... Jeszcze jedną rzecz zrobię i sprzedam ten hełm Valkyrie. Może to coś zmieni? Dobrze, że martwisz się o szczegóły. Nie, nic nie zmieni, po prostu taki jeden tekst. Fajnie, że to było zajawiane, że będzie mieć jakiś dalszy ciąg i nie, nie ma żadnego. Ustaw Jotunheim jako cel podróży i znikamy. Chyba. O, jest. Co nas jeszcze może czekać? Chłopcze, głowa. Przygotuj się. A, tak. Mam go. Miejmy nadzieję, że nam od tego nie wybuchniesz. A,
O tym nie pomyślałem. Może powinniśmy to jeszcze przedyskutować. Nie, jak to nic działa? Nie będzie. Gotów. Musiał w taki sposób... Co? Teraz, chłopcze. Tyr musiał w taki sposób też uruchamiać te portale, co nie? Za każdym razem musiał podleść i spojrzeć się prosto w światło reflektora, a potem samemu zaświecić na drzwi? No to na co czekamy? Ile jeszcze? Co? Zobaczymy. Albo ja tego nie rozumiem, albo czepiam się szczegółów. Ale no... Zamieńmy słowo, zanim ruszymy dalej. Bo to znaczy, że się gra kończy. Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja. Ale jeśli ktoś cię znajdzie... A piękne, mięciutkie cycuszki, Sif. A wy co? Udało się wam. Wybacz. Musieliśmy tu przyjść. Po co? O nie. Nie. Albo co tam, trudno. Pilnujcie głowy do naszego powrotu. Dam radę? Nie, jednak nie. Dobra. Gotów? Chodź. No to pożegnaliśmy chodzącego antyboskiego agitatora. Postać z jedną cechą charakteru i... Comic Relief. Nie ociągajcie się, proszę. Nie to jest ten Jotunheim? Jak na świecie lodowych gigantów, to mało mroźny, co nie? Ale z Helheimu zrobili ten mroźny świat. Czy on ma rękę ułożoną tak, jakby miał coś w nią włożyć? Dokładnie. Ma dokładnie tą samą animację, jakby miał topór w ręce, ale go nie ma. Więc zamiast zaciśniętą pięścią chodzi tak. Co? Żaden inny świat nie miał takiego korytarza między światami. Bo to miał być taki korytarz między światami, że chodziliśmy po gałęziach drzewa świata, tak? Ej, halo, gro? To z PlayStation 5, nie musisz się ład... A, dobra. Spójrz. Sam miałem iść. Jesteśmy na palcach giganta. Przed nami najwyższy szczyt. O, tam! Ładnie tutaj, jak w Dark Souls 2. To prawda. Jak ta kraina smoków. Ściągnął rękawice? Co robisz? Dobre pytanie. Nie mam już nic do ukrycia. Z tą drogą dzisiaj pod prysznicem mnie jedna rzecz zaciekawiła. Czy Kratos cały czas, od kiedy tutaj przybył, między częściami chodzi w tych samych pantalonach? Już tak blisko. Bo cały czas mam na sobie ten nabiodernik grecki. Mam nadzieję, że go mył. Mogłem jednak założyć inny pancerz, bo te rękawy trochę nie pasują. Chłopcze? Nie, nic.
Myślałem, że będę już słyszał głosy. Ale my idziemy na pogrzeb, chłopcze, a nie do szpitala. Halo, jest tu ktoś? Co to za miejsce? Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard, ci, którzy przeżyli. Strasznie grecko. Aż do osrywu. Co wyrzeźbili te twarze? Może to wszyscy giganci, którzy uciekli z Midgardu. Nie było ich zbyt wielu. Odyn i Thor zawsze muszą wszystko zepsuć. Co to za ściana płaczu? A gdzie są teraz? Giganci wrócili do domu, by się uratować. Ale nie wiem, czy im się udało. Ładna lokacja, brakuje troszeczkę takiej lokacji w grze. Nie czuję ich tu. A powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. Jest dziura. A tędy miałem iść. Myślałem, że tam były drzwi. Magiczne zakręcie rozsypujące kurz ze ścian. Też bym chciał tak umieć. Jak jest nazwana? To twój topór. To mama. Nie pamiętam pierwszej litery. Kłóci się z gigantami. Ona znała gigantów? To my! Przy pierwszym spotkaniu z Wężem Świata. Ale jak... Nasza walka z Baldurem! Ale to się dopiero stało. Czekaj. Oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. No tak, bo giganci mieli dar przepowiadania przyszłości. A tutaj kamieniarz? Te wszystkie malowidła. To jest nasza historia. Nie. To twoja historia. Ale... Co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety. Nie wiedziałeś. Była gigantem. Jestem gigantem. Czemu to ukrywała? Byłem trochę miniaturowym. Wysłała nas tu, wiedząc, że to znajdziemy. Czemu nie powiedziała nam prawdy? Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym, póki co miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. Co jest pod tym Arrasem? Tak. Bardzo blisko. Ciekawe pantalony tam miał. Inne niż na pozostałych. Teraz to zakryli. Tu jeszcze jest coś napisane, można by to przeczytać. O, są dwa pieski. Ale jest ich więcej, dobra, nieważne. Bo na tych najnowszych zwiastunach God of War, Ragnarok
jeżdżą na sankach z wilkami. Patrz. O, siatki. To mamy. Była tu. Przewidziała tak. Każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Skończmy. No była zajebista, rozumiem. Aż mi się przypomina ten jeden z plakatów Wiedźmina 3, gdzie mamy pokazaną jakąś piaskową lokację i Geralt przebija mieczem jakiegoś tego jakiegoś stwora pająkowatego. I takiej lokacji w grze w ogóle nie było. Ojcze? Nie. Zrobimy to razem. Synu. Nie zauważyli, że jej prochy są troszeczkę dziwnego koloru? Może to dopiero tutaj tak reagują. Rękawica się klipuje. Przecież on dopiero co je zdejmował. Fuck. Dobra, bo się czekam. Z czego poumierali? Z głodu? Ze starości? Żegnaj, Fej. Kocham cię, mamo. Giganci. Naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Chodź. Jeżeli mogę jeszcze na chwilę przystanąć przy... Czyli... tych ścianach. Skoro mama była gigantem, to bym przeczytał, co tam jest napisane. Jestem po części gigantem i bogiem. I śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej... W jakiej części? To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie... Loki? Loki. Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Tak musiałeś się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? To pytanie na kiedy indziej. Wracajmy do domu. Bo twoja matka bardzo chciała mieć córkę i chciała jej kręcić Loki. Przecież ty kurde gnoju. Last Wish. Okej, stańmy jeszcze przy... Wszystko nabiera sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć. Ale co napisy? Swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciała, byśmy to rozgłosili? Czy zachowali w sekrecie? Nie. Nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O. Nie muszę chyba mówić, że historia Lokiego tak troszeczkę inaczej powinna się potoczyć, co nie? Ojcze, czemu dałeś mi na imię Atreus? Wiem, że nie po żadnym bogu. Ha. Nie. Jest taka postać w greckiej mitologii.
wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Okej, to nie jest prawda. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponure. I my też tacy byliśmy. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa, dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow, opowiedziałeś porządną historię, a Mimir przegapił. Okej, to idzie tak. Lan? Co to jest za znak? Lanfei? Lanf... Chyba jo, no, Lanfei. Jeszcze słyszę, ale okej. No, to matka Atersika nazywała się Lanfei. A, w sumie nie przeszkadzam aż tak bardzo napisom końcowym. Aż tak bardzo. Niektóre nachodzą. Może by to tak naprawić? Tam. Co ja słyszę? Słychać kucie? To jest jedyny świat, do którego prowadzi jakieś przejście między światami. Tak to po prostu wychodzimy przez tą świątynię Tyra i jesteśmy na miejscu. Jeśli chcesz, możemy iść do domu, ale może mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli. Jebać. Pomyśl, co zrobiłby Atreus ze Sparty? A co zrobiłby Loki? Loki pewnie by się zamienił w wilka i przeleciał jakąś wilczycę. Jeżeli Odyn pojawi się na koniu, to ja się będę kurna śmiał. Wrok się skrócił. Chyba mam dość krasnoludów jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy cię zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj? Znudzili się i poszli. Odkrywaj świat z Atersikiem. Kontynuuj odkrywanie świata, oddawaj przysługi krasnoludom, uwalniaj smoki. Udaj się do Muspelheimu i Niflheimu. Znajdź w sklepie nowe przedmioty i zdobądź potężne wyposażenie, które pozwoli ci pokonać legendarne wypaczone walkirie. Jakbym miał teraz taką funkcję długopisu i mógłbym mazać po ekranie, to bym to wszystko wykreślił, bo to wszystko już zrobiliśmy. Nowa gra plus. A idźcie kurwa jechać. Co się stało na mapie? Mapa teraz ma... A nie. Myślałem, że na mapie są... A, są pokazane. Nie, nadal niektóre rzeczy są nieodkryte. Jebać.
Każą nam wracać do chaty. No to wracamy do chaty. Zanim wrócimy do Midgardu, muszę was ostrzec. Minęło więcej czasu. Co? Śnieg, który zaczął padać, gdy zginął Baldur, stał się czymś więcej. Jednym z omenów. Żółtym śniegiem? Nadejście zimy? To nie byle jak. Ta ma panować przez całe 3 lata. A po niej nadejdzie. Tak, chciałem Ragnar. Powiedzieć Gotterdameru. Pośnieżycy. Tak, będzie śnieg. Więcej śniegu. A następnie koniec świata. Mniej więcej w tej kolejności. Kolejna przepowiednia. Nie, bracie. Przepowiednia nie przewiduje tego przez najbliższe 100 lat. Zmieniłeś cel. Przepowiednia nie liczyła na ciebie. Zmieniłeś coś. Winter. Czuję to w jajcach. Tym razem będzie srogo. Przestań o tym mówić. Zaczynasz mnie stresować. Prędzej czy później musi spaść śnieg. Nie chodzi tylko o śnieg, dobrze wiesz. To kres czasu. Jak śmiesz zmuszać mnie do rzeczowej kłótni? Co jest? O pogodzie rozmawiamy. Ostatnio upał jak przeżał. On chce powiedzieć, że zbliża się Fimbulwinter, chłopcy. O, gdzie się tam hełm Walkiri? Nie będzie już nic. Czuję to w klejnotach. Tak na taką ważną rzecz to. Wiem. Powtórzyłeś do Piotr. Jeśli wracacie do domu, nie zatrzymujcie się, no i... Nie umierajcie. A jeśli nie wracacie, patrz wyżej. Ta. Do chałupy. Ciekawe, co się stało z chatą Frey. Strzelam, że albo się z niej wyprowadziła, albo nie mogę tam wejść. Co by było dziwne, patrząc na to, że teraz mogę zbierać rzeczy. Mam parę miejsc, do których nie wlejzłem, co mi trochę psuje jeden z achievementów. Fuck it. Do chaty, skończyć grę. Bracia, muszę wam powiedzieć, co się stało, kiedy wędrowaliście po Jotunheimie. No. No? Słuchamy. To ma związek z Freją. Odwiedziła mnie. Co jej powiedziałeś? Tylko to, gdzie moim zdaniem Odyn może trzymać jej skrzydła. Najwyraźniej za wszelką cenę chce odzyskać ducha walki. Obawiam się, że przerwanie kręgu zemsty nie będzie jednak takie łatwe. Wow. Nareszcie w domu. Nie było nas całe wieki. Trochę tu wietrznie, ale lepsze to niż kora przyklejona do klejnotów. Pora odpocząć. Prześpię całą zimę. 3 lata. Minęły już 3 lata. 2016 czy 18 to jest? 18. No to minęły 3 lata. A gry jeszcze nie ma. Nie jesteś zmęczony? Odrobinkę. Tu nad drzwiami miało być gdzieś wypisane Loki, tak? Oj, kurna, jakby tutaj cokolwiek było widać. Niby gdzie? Ciemno jak w tym. Jak w gardzieli wunsza świata. No dobra, ujdzie w tłumie. Tak rzucił? Mógłby jeszcze odłożyć siostrza. Śpi. Nie musisz powtarzać. Włoży się na... Co? Czy ktoś zapomniał w tej grze, że mamy ostrza? Lata później. Arialem. Moim ulubionym. Przesłuch! Ja sobie przyspali lata? Dobra, nie, przewiesił topór, więc trochę jednak chodzili. Kolejny. Ok,
Okej, było całkiem hype'owe. Szkoda tylko, że no... Trudno mi się hype'ować na... tego, na Tora takiego, jakiego gra go jak na razie opisała. Fajnym twistem... O, 2018, no. Fajnym twistem byłoby, jakby na przykład się troszeczkę okazało, że jednak pan Mimir to tak jest hejterem. I dość stronniczo opowiadał. Nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć, czego jeszcze nie powiedziałem, więc może podsumujmy. System walki... Te uniki są kurwa wkurzające. Nadal nie mam pojęcia, jak one właściwie mają działać. Powinniśmy robić unik jakiś czas przed atakiem, nie dokładnie w momencie ataku, bo wtedy nie mamy jeszcze klatek nieśmiertelności na uniku. Czy coś? No to to. Kamera jest obrzydliwie blisko przyczepiona do postaci, przez co prawie nic nie widać. Postgame jest... Postgame, late game jest... straszny. Muspelheim jeszcze tak podstawowy przejdzie, ale jak wchodzimy do Niflheimu i gra nam nagle mówi "We roguelike now", ale nie mamy żadnych systemów, żeby to backupować. Podejście do mitologii też jest zajebiste. Wszystko, co nam nie pasuje pod to, żeby Kratos mógł pomordować paru bogów, albo przemilczywujemy, albo pomijamy. Sporo rzeczy jest potężnie nagięte, jak Baldur. Timeline'y też są pojebane. W tym świecie Thor ma już synów dorosłych. To są bogowie, więc oni mogą mieć po ileś tam tysięcy lat. A obok tego siedzi sobie Atersik, który ma jakieś, patrząc na niego, na to jak jest wyrośnięty, to pewnie jest 4. I to jest Loki. Potem spróbuję poszukać, w sumie teraz mogę poszukać tego, kim w sumie mogłaby być Lanfei. A, wpisałem w Google, to mi wyskakują stroje do ćwiczeń. O, fajne. Ładnie akcentują uda. Co? Nie, nic mi nie wyskakuje. To było to. Grind jest... pojebany, on nawet nie jest bipolarny, on jest... all over the place. Zaczynamy grę... Ja to lekko ściszę może, co nie? O. Zaczynamy grę i jest, no tak, jeszcze spoko. Potem lecimy trochę dalej, mamy te... wyższe stopnie stali z Svartalfheimskiej, które... one nie służą do niczego, one są tylko po to, żeby nam stopować progres ekwipunku, bo to jest jedna rzecz, która nam się progresuje. Też to, że cały nasz level zależy od tego, jaki ekwipunek nosimy. Jakbym przerzucił się na jakieś śmieci, to bym nagle miał znowu pierwszy level. No i to wygląda tak później, a na koniec jeszcze wchodzi ten late game i no to teraz wyfarm 3000 tych ech mgły, 20 tkanin mgły, 150 niegasnących żarów,
cztery symbole tego gamonia z rogami i z mieczem. Surta, o, i jeszcze parę tam innych pierdół. Zajmie ci to tak 8 godzin max. No już, go! Żeż kurwa! I też strasznie mało gameplayu było w tym odcinku. Jakbym zrobił w tym samym odcinku końcówkę gry. Może nie całą końcówkę, bo to nam zajęło godzinę 10 minut, ale jeszcze tak kawałeczek tego razem z Sigrun. To byłby fajny boss końcowy. Ale no przedwczoraj zrobiliśmy Sigrun. Dzisiaj sobie tak idziemy i jedyne co robiłem, to naciskałem atak. Próbowałem jakoś stylować z tym swoim amuletem Quasira, bo to ładnie wyglądało, jak ten czas nagle zwalniał, ale no, to nie była żadna walka z Baldurem. To była gloryfikowana cutscenka z Quick Time Eventami. Ja może dużo wymagam, żeby gra miała jakieś elementy gry. I żeby historia była bardziej historią giereczkową. Trudno mi to do końca wyjaśnić, ale fabuła trochę nie pasuje do gry, bo fabuła w grze rządzi się jednak troszeczkę innymi prawami niż fabuła książki. Wiecie, tam muszą być elementy na gracza, na gameplay. Ja nie potrafię tego za bardzo wysłowić, więc może nieważne. O, Troy Baker. Nolan North. Byli. W sumie w amerykańskiej giereczce, jakby ich nie było, to byłoby dziwnie. Tak jakby robić polski dubbing i nie byłoby w nim Boberka. Aż dziwne, co nie? Filharmonia w Pradze i w Londynie. Valkyrie Entertainment. O, to była dobra nazwa. Na studia outsourcingowe. Pod God of War'a. A, no i ostatecznie jestem dość rozczarowany tą grą. Tyle ludzi hype'owało, że 10 na 10, a to jest taki, no... wyżej niż 8, to ja bym tej grze nie dał. Zwłaszcza, że cały czas jest trochę zbugowana. Ile razy mi się Atersik wblokował w ziemię i... no, może się nie wblokował, ale zapomniał, że on ma wykonać jakąś czynność i czekaliśmy i czekaliśmy. Ile razy mi się przeciwnik wgliczował w podłogę i... i musiałem wczytać, bo walka nie chciała się skończyć. A nie dało się interaktować z obiektami, dopóki walka się nie skończyła. W sumie słownie to chyba z 3 razy się wydarzyło. Znacznie długie napisy końcowe.
Chociaż to już koniec? Nie, to jeszcze nie koniec, bo one są takie szerokie. Na chuj te paski są na górze i na dole. Special thanks. Też nie koniec. Myślałem, że już copyrighty będą leciały. Japanese voiceover. A to był cast. I Kuko i Noe. To se poczytałem. To się nie chce skończyć. Ja doceniam pracę tych wszystkich ludzi, ale... Na pewno potrzebujemy takie wielkie ekipy, żeby stworzyć gierkę? Z kategorii, dlaczego gry są takie drogie w dzisiejszych czasach od strony produkcji? Już jest ze mną strasznie źle. Zafascynowało mnie nazwisko Owca. Napisy trwają 20 minut. A one się jeszcze nie kończą. Ale trochę przesadzam, z 15 najmniej. W tym momencie to ja bym chętnie te napisy przyspieszył. Straszne. Patrzę na ten licznik czasu i... Chętnie bym nawet przerwał to, wyciął całe napisy końcowe i kazał znaleźć sobie na YouTubie, jakby ktoś chciał obejrzeć, ale... Nie chcę za bardzo łamać swojego charakter developmentu w tym momencie. Nie złamiecie mnie, Santa Monica Studio. O, ciekawy sposób napisania Lewandowski. Pierwsze widzę. To jest kurwa jakieś nieporozumienie. Ile osób może pracować nad jedną grą? Ej, czy jedną rzecz. Sobie przypomniałem, bo minęły 3 lata, tak? Od końca gry do tej scenki zajawiającej kolejną. Chłopcu, coś się trochę nie do końca zmieniło. Tak mówię, bo na tych pierwszych screenach, czy tam plakatach z nowego God of War, to chłopcu jest troszeczkę starszy. Ale w tej scence nie był. Szkoda, mnie wkurza ten pasek od dołu i od góry ekranu, bo to wygląda jakby była taka dość spora przerwa między napisami i to by znaczyło, że już tam, nie wiem, będą lecieć copyrighty i to zazwyczaj jest koniec napisów. Ale nie, bo to jest takie lecenie w chuja. Teraźniejszość. W dupie mam tą... Jesteś gotów? Tak, ale miałem dziwny sen. Fimbulwinter się kończył. I Thor tu przyszedł po nas. To był tylko sen. Ale strasznie dziwny. Rzeczywisty. Może to... przyszłość? No tarcza. W takim razie pomartwimy się jutro. A dziś mamy coś jeszcze do zrobienia. Chodź. Niby kurwa co? Nie, on mnie nigdzie nie prowadzi, po prostu sobie stwierdził, że pobiega wokół kamienia. No, dobrze chłopie, dobrze chłopcze.
Ale ja spierdalam. No. To był God of War, co dobrze zauważyłem, że chłopcu był jakiś dziwny, a nie powinien być aż taki dziwny. O nie, żadnej nowej gry plus to ja nie będę uruchamiał, mogę tu przestać odświetlać, nie. Fuck. No to cóż, widzimy się na następnym tym i następnym razem będziemy grać w Goticzka drugiego, w dzieje Corinis. Tak? Tak się nazywa ta gra, co nie? Dzieje Corinis czy Kroniki Myrtany? Kroniki Myrtany, dzieje Corinis jeszcze nie wyszły. Bo tam się ekipa pokłóciła między sobą i się porozchodzili. Well. Dobra, no to widzimy się tam wtedy. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajkę, jeżeli tak. Zobaczcie ja na kolejnych seriach. Kochane dzieci Boże. Siema.